Czy wy też tak czasem macie? Że jak śpicie w nowym miejscu, poza domem, to pierwsza myśl po przebudzeniu brzmi: gdzie ja jestem? Witajcie w nowej serii. Będzie dużo podróży, egzotyki i ciekawostek. Wybieram się, ho ho, daleko. A dokąd? Dowiecie się niebawem. Wystarczy, że będziecie oglądać kolejne odcinki. Na początek omówię zagadnienie, które jest problemem dla wielu ludzi i przez niego tracą mnóstwo czasu, zamiast cieszyć się pobytem w dalekich krajach. Jetlag. Jetlag, czyli zespół szybkiej zmiany stref czasowych. To zespół dolegliwości, które towarzyszą lataniu na wschód i na zachód i zmianie stref czasowych o wiele godzin. Okazuje się, że jetlag jest mniej dokuczliwy lecąc na zachód niż na wschód. A to dlatego, że ludzki organizm łatwiej reaguje na wydłużenie doby niż na skrócenie. Najczęstsze objawy to niewyspanie, zmuła, temu towarzyszy odwodnienie organizmu i przez to też może się jakiś bałagan na brzuchu dziać. Aby temu zaradzić, należy dużo pić napojów, uważać na kofeinę i alkohol, bo to wysusza dodatkowo. No i jak wylądujemy w miejscu docelowym, to dostosowywać się do lokalnego zegara, czyli nie spać w dzień, najwyżej pół godzinki można się zdrzemnąć, bo to jeszcze nie wprowadza rozregulowania zegara biologicznego, tylko pomaga się zregenerować. Trzeba poczekać, czy tam wcześniej się położyć, tak jak się robi na miejscu ciemno. Jeśli lecimy na zachód i nam się już chce spać, a wciąż jest jasno, no to można sobie tam powiedzmy pomóc tą kawą, czyli kofeiną, i się dostymulować. Jeśli natomiast lecimy na wschód, robi się ciemno, a nam wciąż się nie chce spać, no to wtedy myślę, że ten browarek by nie zaszkodził, a dodatkowo można na przykład zażyć melatoninę, hormon snu. Hormon snu naturalnie jest wydzielany przez organizm na wieczór, jak jest człowiek zmęczony, musi spać, no to wtedy jest uwolnienie melatoniny. Można to kupić w aptece i sobie pomóc zewnętrznymi środkami. Będę miał okazję sprawdzić skutki jetlagu na własnej skórze. Przede mną podróż na wschód i zmiana czasu o 7 godzin. Podobno o ile godzin zmienia się strefę czasową, to potem tyle dni się odsypia. Absolutnie szkoda mi czasu, żeby na miejscu jeszcze przez 7 dni odsypiać. Wymyśliłem sobie, że wyjdę jetlagowi naprzeciw i przestawię swój zegar biologiczny w taki sposób, że od kilku dni kładę się spać i wstaję coraz wcześniej. W ten sposób, jeśli o 3-4 godzinki się przestawię, to na miejscu pozostanie mi 4-3 godzinki. Już kiedyś jak leciałem do Gruzji, to miałem zmianę czasu o 3 godziny i jakoś nie odczułem tego. Więc te 3-4 godziny na miejscu na pewno będzie łatwiej przeskoczyć niż całe 7. Poza tym w razie czego pomóc może browar i melatonina.